tej strony Iza's Today We Have. W dzisiejszym odcinku niepodręcznika bałtyckie złoto w roli głównej, czyli bursztyn. Są to niezwykle cenne kamienie, które wyrzucone są na plaży przez fale podczas sztormów lub pozyskiwane w kopalni bursztynów. Odnoszę nieraz wrażenie, że chyba każdy spacerujący po plaży i przeglądający kamienie ma nadzieję na znalezienie bursztynu. Ale czy to do końca jest legalne? Okazuje się, że na szczęście tak. I zgodnie z polskim prawem, plażowicze mogą wyławiać kawałki bursztynu z toni morskiej i zbierać bursztyny z dna morskiego, czy też z plaży. Byle tylko pamiętali, by nie używać do tego żadnych maszyn i urządzeń. Bardzo ważne, żeby podczas poszukiwań nie uszkadzać dna morskiego i nie naruszać klifów i wydm, a nie prowadzić oczywiście na nich poszukiwań. Ale jak rozpoznać, że nasze znalezisko to autentyczny bursztyn? Na szczęście istnieje na to kilka sposobów. Większość z nich można wykonać samodzielnie w domu, a nawet będąc jeszcze na plaży. Najpopularniejszym sposobem jest wrzucenie bryłki bursztynu do słonej wody. Dodaj i wymieszaj od 3 do 5 łyżek soli na szklankę wody, a następnie wrzuć znalezioną bryłkę. Jeśli pływa po powierzchni, to znaczy, że bryłka jest bursztynem. A dlaczego tak się dzieje? To za sprawą pęcherzyków powietrza wewnątrz bursztynu, które dostały się do niego dziesiątki milionów lat temu, gdy bursztyn był jeszcze płynną żywicą. Drugim sposobem jest podpalenie bursztynu. Dlaczego? Ponieważ nazwa bursztyn pochodzi od niemieckiego Bernstein, czyli płonący kamień. Jeśli bursztyn jest prawdziwy, będzie palił się jasnym, kopcącym płomieniem. Dym powinien pachnieć lasem i oczywiście żywicą. Jedna z nazw bursztynu, amber, pochodzi od arabskiego słowa ambra, ponieważ zapach podgrzanego bursztynu przypomina zapach drogocennej ambry. Tak zwane te z gorącej igły, czyli mocne podgrzanie igły i wbicie jej w kamień, powinien skutkować właśnie bursztynowym zapachem. Jeśli poczujemy nieprzyjemny zapach palonego plastiku, z pewnością nie mamy do czynienia z prawdziwym bursztynem. W przypadku bursztynu bałtyckiego rozgrzana igła łatwo wbije się w kamień i równie łatwo będzie można ją wyciągnąć. Kolejnym sposobem na sprawdzenie autentyczności bursztynu, o ile bryłka nie jest zbyt mała, jest potarcie nią o materiał, który elektryzuje się, np. o wełniany sweter albo rękawiczki i przytknięcie do małych kawałków papieru. Prawdziwy bursztyn przyciągnie malutkie ścinki papieru. Jedna z pierwszych nazw bursztynu bałtyckiego to elektron. Starożytni Grecy odkryli jego właściwości elektrostatyczne. Wielu o tym nie wie, ale stąd właśnie pochodzi nazwa elektryczność. Ostatnim sposobem jest położenie bryłki w ciemnym pokoju, włączenie latarki UV i skierowanie strumienia światła na potencjalny bursztyn. Prawdziwy bursztyn posiada właściwości fluorescencyjne, czyli świeci w świetle UV, żółtawo-białym światłem, a dokładniej mówiąc, odbija owe światło. Metoda ta pozwala na odróżnienie bursztynu od kamienia. Dlatego właśnie pływacze bursztynu wychodzą na brzeg morza, gdy jeszcze jest ciemno. W dzisiejszym odcinku niepodręcznika to już wszystko. Ale już wkrótce opowiem o tym, co ma wspólnego bursztyn z dinozaurami, czy może mieć niebieski kolor i czy jest tak naprawdę kamieniem. Owocnych poszukiwań w takim razie Wam życzę i uważajcie, żeby nie ogarnęła Was bursztynowa gorączka. Do usłyszenia.